Nietypowy duet, który podbija chiński serwer i zaskakuje nawet same legendy League of Legends, takie jak Uzi. Rengar plus Iven, czyli znany od lat combo, który co jakiś czas pojawia się na bocie. Jednak w rękach tych dwóch chińskich zawodników jest ono naprawdę zabójcze. Zamysł jest prosty. Iven zastawia połowę linii w krzakach, przez co Rengar może praktycznie każdym autoatakiem skakać. Do tego dorzuć mocne tarcze od Iverna i Rengar staje się prawdziwą bestią, której nie da się wyłapać, bo co chwilę skacze lewo, prawo, no i też przeciwnik co chwilę traci wizję, przez to właśnie jak ułożone są krzaki. To combo, jeżeli jest odpowiednio zagrane, w aktualnym stage gry jest całkiem OP, więc teraz zobaczmy sobie, jak tych dwóch chińskich kozaków rozgrywa grę właśnie na tym połączeniu. Oczywiście na starcie zaczynam tutaj zaraz Benem, jeżeli chodzi o runę, to jest Conqueror, bo on gra bardziej Rengarem pod takiego Bruisera, no i też na drugim Revitalize i Bone Plating, żeby łatwiej się lane'owało, no i też zwiększane były te heal'e z jego W, heal'e z Sunder Sky'a, no i też z całego kitu Iverna. Na pierwszych levelach zazwyczaj gdzieś tutaj właśnie szukają jakiejś takiej poddymki i będą mieli dwie taktyki, jak grałem pierwszy level. Albo będą agresywnie lecieć do przodu, albo będą dawać się spuszować pod tower, no i potem spod towera nagle będzie wyskakiwał Rengar z krzaka, który postawi mu Ivern i wszyscy będą w szoku. Tutaj oczywiście jest jakaś lekka poddymka, no ale na tej poddymce się skończy. No i tu jest to, o czym mówiłem. Zobaczcie, że staje tutaj tak krzaka i ten krzak nie dość, że daje Rengarowi możliwość skoku, tak jak on tutaj wyskoczył i przeskoczenia na creepa i potem ewentualnie do przeciwnika, no to daje im priorytet. I to, że oni, jak tak mają postawione krzaka, to przeciwnicy nie widzą, co się dzieje za tym krzakiem i to trochę im obcina wizję. O, to też jest ważne, że jeżeli grasz Ivernem, to te krzaki ustawiasz tak, żeby obcinać wizję przeciwnikom. No i teraz zobaczcie, że to jest chińska zagrywka, jungler robi red buffa, idzie od razu na dive'a i tą kombinacją można tak dive'ować od razu. Skacze, bo ma krzaka pod towerem, jeden krzak, drugi, no i jest praktycznie taki Rengar nie do powstrzymania. Zobaczcie, tutaj najpierw oczywiście Iven przytankował, tak żeby Rengar nie umarł, no i ten teraz czeka do samego końca, żeby wziąć agro i móc sobie na spokojnie wziąć po prostu wszystkie creepy i potem przeżyć i zrecallować. No i oczywiście przed nami jungler też, więc on tutaj umrze, no ale tak czy siak wyszło to dla nich zajebiście. Botlane stracił dwa wave'y creepów, ci mają 2 kille i przewagę 15 creepów. No ale zobaczmy sobie też, jak to wygląda w innych matchupach, bo czasami dają się oni po prostu spuszować, jeżeli nie mogą zdać priorytet na pierwszym levelu. I zobaczcie, że teraz wbijają trzeci level i od razu Iven postawi krzak. Nawet postawi krzak wcześniej, tak żeby nie było widać, że masz trzeci level, i od razu na trzecim levelu skacze. Z krzaka, Iven stawia od razu kolejnego krzaka i kolejnego krzaka, tak żeby ten mógł doskoczyć. No i teraz fajna sztuczka, jaka będzie, z krzaka do krzaka, z krzaka na Nauta i z krzaka z podwójnym Q na właśnie Dravena i tak oto mają piękne zabójstwo. Teraz mogą sobie na spokojnie przepuszować wave'a i w ten sposób praktycznie wygrali bota. No i teraz wracając do tej gry. Bounsuje się wave do nich, on ma też już Tiamat, zawsze rushuje Tiamat, żeby mieć jakkolwiek dobry outpush i móc szybko puszać wave'y w razie czego. No i tutaj nastakuje sobie trochę Fury i zobaczcie, że zaraz będą tutaj próbować skakać i agresywnie grać. Jest skok do przodu, jest też od razu Ebola, kolejny krzak, 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 krzak. No i nie możesz uciec od tej kombinacji. Nie ma rzeczy, że wziął Arcane Shift i Flasha, no jak chcesz uciec, jak Rengar ma po prostu skok za skokiem. No i zobaczcie, że ten Rengar nagle, on teleportuje się po linii. To wygląda trochę jak oni by hakowali, no ale był taki duży wave i nie są w stanie przeciwnicy już grać. No i tak samo teraz pyk pyk, wezmą sobie całego wave'a i będą mogli albo zrecallować, albo nawet pójść pod tower i denyować jeszcze i to jeszcze więcej. To, co jest też ważne, jeżeli chodzi o tą kombinację, no to, że możesz grać bardzo agresywnie i jak już jesteś do przodu, to potem przeciw nie ma jakkolwiek counterplayu. Zobaczcie, że to też bardzo dobre, oczywiście on gra Rengarem, wie kiedy rzucać ebole, jak rzucać ebole, żeby one zawsze trafiały. No to i skacze, lewo, prawo, no i zobaczcie, grasz wokół tych krzaków, grasz wokół tego swojego W, żeby jak najlepiej tutaj przeżyć i jak najwięcej speli wydodżować. To wygląda fajnie, flashy w tym momencie. Oczywiście wymaga to dużych umiejętności na Rengarze i dużych umiejętności na Ivernie i przede wszystkim zgrania, żeby Ivern też myślał tak jak Rengar i wiedział, w których miejscach on się znajdzie i gdzie ma mu postawić krzaka. No i zobaczcie, że to jest też taka niekończąca się spirala, w której nie da się grać dla przeciwnika, bo cały czas jesteś pushowany na dużym wave'ie i dive'owany na dużym wave'ie, tracisz creepy pod towerem, a potem jak przychodzisz, to wave się odbija i jest praktycznie pod towerem przeciwnika. Więc to, co oni mogą teraz tutaj zrobić, no to jest idealny spot dla nich, bo im dłuższy jest lane i im dalej przeciwnicy muszą grać, tym właśnie łatwiej jest im dogonić.
I no, można by sobie to przytrzymać, gdyby nie fakt, że właśnie kolega ma Tiamat, więc no, z Tiamatem Wave'a nie przytrzymasz. No ale jest to dosyć mocna kombinacja i zobaczcie, jak zoomowali najpierw od Wave'a, a teraz lecą i cały czas dojeżdżają. I zobaczcie, że to jest krzak za krzakiem. Co chwilę wchodzisz i wychodzisz z krzaka do krzaka. I no, nie ma tej counterplayu. Naprawdę, jeżeli już jesteś trochę do tyłu, nie zostajesz odpowiednio skowerowany przez swój team, no to naprawdę gra się bardzo ciężko. To też nie są jakieś losowe gierki na silverze czy coś. Ci zawodnicy, którzy tutaj są, no to są naprawdę zawodnicy klasy światowej. To jest Challenger, super server chiński. Też jednym z zawodników tutaj w przeciwnej drużynie jest Ming, czyli mistrz świata 2018 roku. No i dosyć sporym plusem tej kombinacji jest to, że większość osób nie wie, czego się spodziewać. Patrz, jest krzak, skacze od razu, jest ród i od razu możesz cały czas skakać, jak ci się to podoba. Kolega tutaj wróci i po prostu umrze. A już jak mając ten Tiamat, te wave'y praktycznie w sekundę spadają. No i możesz w ten sposób progresować na towerze. Też mógłbym się zastanawiać, o co chodzi, że oni tutaj tak głośno krzyczą i czemu jest taka dziwna kompozycja. Mianowicie, jakiś czas temu w Chinach był taki turniej, tak można powiedzieć, TikTokowców, bo w sumie to jest turniej sponsorowany przez Douyin, chiński odpowiednik TikToka. Polega on na tym, że właśnie mogli się tutaj zgłaszać różni zawodnicy wysokiego challengera na chińskim serwerze, tak samo jak właśnie jacyś proplayerzy. No i tutaj ci koleżkowie bardzo wysoko zaszli w tym turnieju i grali. To jest oczywiście blind pick, bo wiadomo, że na chińskim serwerze jest dużo one tricków, więc każdy może grać swoim czempionem, dlatego oni tutaj grają Rengar Event Bot i też ma zawsze w teamie Zilana. No ale zobaczcie, że ten Rengar jak już jest sfidowany, to jest bestią i najlepsze jest to, że on może sobie na spokojnie tankować tower, no bo masz tarczę od Ivern'a, wreczek jak dostaniesz zbyt dużo tower shotów, no to klikasz sobie W. No też rzeczywiście trzeba pogratulować temu Ivern'owi, że on dosyć dobrze klika tarczę, a przede wszystkim tutaj w tych wszystkich dive'ach zajebiście trzyma agro. No ale jest 8 minuta, on jest 9-2. Tower wzięty, Ezreal enemy jest 2 level do tyłu, jest 0-4, ma 50 creepów. No i można powiedzieć, że jest męczennikiem. I ma te 50 creepów tylko dlatego, że Yone stał się tym, który musi tutaj teraz płacić za grzechy. Wskok do przodu po paru krzakach, odpala szereczkę, żeby móc jak najszybciej wybiec dla movement speedu. I możliwe, że teraz będzie tutaj obrót. Pyk, pyk, pyk. Oczywiście użyte dwa razy W, żeby mieć jak najwięcej HP-ków i jak tutaj przeżyć. No ale trochę chyba tutaj pomylił odwagę z odważnikiem. Zaszowana Hydra, potem Sundered Sky. Robi on różnie, czasami kupuje Tiamat w Sundered Sky'a, czasami kupuje Hydrę w Sundered Sky'a. No ale te dwa itemy są kluczowe i one sprawiają, że masz strasznie mocny healing. No i też dobrze się to kombuje z tym, że masz Ivern'a, masz to swoje W, masz Revitalize'a. No jesteś takim całkiem tanki Rengarem. Też możemy zobaczyć tutaj, że kolega wziął bot tower i teraz no przyszedł do topa, bo jednak chcesz kontynuować dzieło zniszczenia tym Rengarem i cały czas powiększać swoją przewagę, swoją siłą, no i presją. Niecodzienna jest sytuacja, że grasz Rengarem i masz w 10 minucie dwa itemy, no ale jednak 9 killi, cały tower robi swoje. Co prawda tutaj trochę przesadził i to jest błąd, który popełnił. Poleciał za bardzo do przodu bez Ivern'a. Warto jest, żeby w tej kombinacji pamiętać o tym, że musisz mieć Ivern'a ze sobą, bo Rengar bez Ivern'a jest nikim, tak samo Ivern bez Rengara też jest bezużyteczny. Wiesz, no to jest takie 2 for you, gracie w dwójkę, więc w szczególności jak się odpala R-kę na Rengarze, to trzeba uważać, żeby się nie zapędzić i nie polecieć za głęboko, za daleko samemu. Tutaj wyłapali też Szywane. No jest to tak zwany chiński styl ciągłej napierdalanki. Mimo iż on tu jest z tym Rengarem strasznie do przodu, to zobaczcie, że ta gra jest w miarę wyrównana przez to, że jego drużyna wszystko wrzuciła, co mogła na presję na dolnej alejce. No i przez to wiadomo też trzeba stracić. No niestety sytuacja, w której wszystkie twoje linie wygrywają, no jest dosyć rzadka. No musi być zachowany balans w przyrodzie. Twoja drużyna gra bardziej pod bota, no to przeciwnicy może zyskają na tym w topie. No i to jest super dive, super pokaz umiejętności. No to jest bicie teraz na pięciu. Z krzaka do krzaka i po krzakach. Cały czas skaczesz po krzakach. Jak możesz, to klikasz W. Abuzujesz ten movement speed i ten healing. I tutaj zobaczcie, że oni 2 na 5 praktycznie masakrują. No i to jest trochę porąbane. I też to, jak dużo i często on może skakać, bo tu masz
praktycznie z krzaka do krzaka. I to jest właśnie siła tej kombinacji, że możesz co chwilę zmieniać targety i co chwilę przeciwnicy mogą się gubić, że to, że raz jesteś w krzaku, raz jesteś w innym krzaku, nie masz wizji tu, nie masz wizji tam, no i też ciężko w ciebie trafić, bo skaczesz, cały czas się przemieszczasz, on tutaj weźmie jeszcze ten tower, no pentakill w 12 minucie, no to nie jest coś, co widzisz zbyt często. 3000 na jego koncie, stepuje od razu bardzo agresywnie do przodu, z Zerven's Plate'em, no ale też tutaj, kolego, na Rengarze musi się wycofać, bo no, pamiętajcie, że nie ma on jeszcze ze sobą Ivern'a, a bez Ivern'a ten champion już nie jest taki straszny. No i to jest to, cały czas agresja do przodu, bo podlecisz, skoczysz w kogoś, no i wiesz, że od razu masz ten follow-up od krzaka Ivern'a i możesz dalej gonić. No i też zobaczcie, jaką oni teraz presję tutaj robią, bo no, stoisz w tym krzaku, a przeciwnik tego do końca nie wie. No i teraz z krzaka do krzaka i to jest tak zwany double jump. Double jump na Rengarze, który najczęściej właśnie zaskakuje, że z jednego krzaka skaczesz na kogoś i od razu dostajesz tam krzaka i możesz skoczyć dalej. W ten sposób możesz przeskoczyć pół linii, a nikt się tego nie spodziewa. Ojoj, jak tutaj wleciał do środka, jak wszystkich zabija. No to już jest po prostu potęga tego, że on jest strasznie, ale to strasznie sfidowany. Normalnie coś takiego by nie zadziałało. No i też przez fakt, że on ma Ravenous Hydra i bardzo szybko może te wszystkie wave'y brać, no to jest on bardzo silny, ma tam to 10 creepów na minutę praktycznie. No i te wave'y praktycznie raz, dwa umierają. No ale jest 15 minuta i tą grę wygrali. Ale nie kończmy tego jeszcze, zobaczmy sobie parę innych akcji i coś z nich wyciągnijmy. Bo na przykład tutaj to, że tutaj dzieje się akcja po drugiej stronie mapie, oni biorą plejty na bocie, no to kolega bierze plejty solo, a Ivern stoi daleko, tak żeby przypadkiem nie zabrać mu golda. No i spójrzmy tutaj, jak on rozgrywa fight, w którym praktycznie jeden za trzy masakruje przeciwników. Oni tutaj myślą, że mogą go zdejmować, ale on ma tarczę Ivern'a na sobie i teraz klika W i klika W dwa razy, tak żeby zużyć jak najwięcej obrażeń od przeciwników. No i teraz skakuje, rzuca full pierdolnięcie, tak żeby kogoś, żeby zabić Karthusa, no i jeszcze w międzyczasie umiera Draven. Więc warto jest, żeby pamiętać o tym, że ma się to W i można jego użyć podwójnie, jeżeli dobrze ustawimy sobie furię, no i przez to też uniknąć całego bursa przeciwnika. No i też popisała ta sztuczka znowu, double jump kombinacja. Skaczesz na tower i potem z towera na przeciwnika, który stoi gdzieś daleko, no i on jest w szoku, że po prostu umiera. To combo jest całkiem legitne i moim zdaniem mogą być grane nawet w profesjonalnych gierkach, tylko no, która dekery zagra ci Rengarem, no i która drużyna będzie chciała się nauczyć wokół tego grać. Na solo kolejce polecam, ale no musicie je przetestować, musicie wiedzieć, co robicie tymi championami. No jeżeli będziesz chciał sobie pierwszy raz w życiu zagrać Rengarem i Ivern'em, no to będzie prawdopodobnie ciężko. Jeżeli podobał ci się ten materiał, no to oczywiście zostaw subskrypcję, no i możesz też sobie obejrzeć jakiś inny.